Dwaj różni patroni poprosili mnie, żebym się wypowiedział o dwóch różnych książkach. Najpierw powiem co nieco o książce Czyja jest Bośnia, a później powiem trochę o książce Medinat Izrael, ponieważ te dwie książki stanowią trochę przykłady bardzo podobnego fenomenu, to znaczy takiego, że przychodzą naukowcy, przyglądają się jakiemuś wieloetnicznemu krajowi, przedstawiają różnice w percepcji dziejów i kultury od reprezentantów, z którymi rozmawiają, tych kultur, po czym mówią, no cóż, różnorodność jest różnorodnością, różnorodność jest dobra, ale bywa kłopotliwa i to jest cały wniosek w zasadzie. Cały wniosek z tego wszystkiego i nie ukrywam, że tego rodzaju lektury są dla mnie wysoce niesatysfakcjonujące. Czyja jest Bośnia, ta książka określona jako lektura obowiązkowa dla wszystkich bałkanistów, no może i jest, bo przedstawia różne faktografie, no ale jak można w ogóle pokusić się o takie pytanie, nie mówiąc już o odpowiedzi na nie, skoro Bośnia to jest niespełna 4 miliony obywateli Bośni i Hercegowiny, tak? 4 miliony obywateli, dokładnie nawet nie 3 tysiące, nawet nie 3 miliony 800 tysięcy. Niespełna połowę z tego to Bośniacy czy też Bośniacy, Serbowie to co trzeci, a Chorwaci to co szósty obywatel Bośni i Hercegowiny. No i teraz głównie są to miasta, więc mamy większość, no, znaczy właściwie niewielka mniejszość ludzi mieszka w miastach, 44%. No i teraz, więc wiadomo, że jest to kraj, w którym ton będą nadawać te przemieszane miasta, prawda? Te przemieszane etnicznie miasta. Jak znam życie, to Chorwaci i Serbowie mają trochę więcej pieniędzy niż Bośniacy, którym islam odbiera trochę energii życiowej, jak to islam. Nie bez kozery jedyne bogate islamskie kraje to są kraje roponośne albo takie, w których po prostu mniejszości nieislamskie są de facto okradane, jak w Malezji, żeby, czyli na przykład Chińczycy w Malezji są okradani, właściwie oni się sami z tego cieszą, bo wolą to niż żeby ktoś się na nich mordował czy coś. I takie rozważania na temat tego, że Bośniacy, Chorwaci i Serbowie wszyscy uważają, że byli tutaj pierwsi, i to, że ten cały badacz, ten badacz się tak pochyla nad tym i tak, no to trzeba się zadumać. Nie trzeba się zadumać. Bośnia i Hercegowina jest bardzo łatwo powiedzieć, kto był tam pierwszy. Czy muzułmanów to tam zawsze pewnie troszkę było, natomiast zasadniczo Bośniacy wzięli się stąd, że Turcy osiedlali, ile wlezie muzułmanów w tym rejonie, żeby przedzielić Serbów i Chorwatów. I ten kraj, i ta książka absolutnie, pozycja niby obowiązkowa dla wszystkich bałkanistów, w ogóle na ten temat nie odpowiada, bo to pewnie zbyt niepoprawne politycznie. Teraz się trzeba nurzać w tej, wiecie, ja nie mam nic przeciwko wieloetniczności i pod warunkiem, że to jest tygiel, tak, prawda? Czyli wszyscy się czujemy obywatelami tego kraju, jest fajnie. Ale Bośnia i Hercegowina nie jest takim krajem. To jest taki kraj, który się nawet nazywa, nawet jego nazwa jest taka strasznie kompromisowa. On się powinien po prostu nazywać Bośnia i w tym momencie prawdopodobnie Serbowie i Chorwaci by się poczuli trochę nie u siebie i byłaby korekta granic, to byłaby znacznie zdrowsza sytuacja, zwłaszcza po tej krwawej wojnie, która się toczyła w dużym stopniu na terytorium Bośni, na głównym stopniu, bo to jest właśnie ten rejon tego... Bośnia, kraj bez żadnego znaczenia, przytłoczony totalnie przez silniejszą Chorwację i Serbię z obu stron, jest tym rejonem spornym de facto między Chorwatami i Serbami. Byłby, gdyby było tylko trochę mniej Bośniaków, gdyby Bośniaków było na przykład 1/4, a nie połowa prawie, to już by to byłby rejon, który zostałby po prostu podzielony między Serbię i Chorwację. A tak to...
po prostu jest to niemożliwe, dlatego że Turcy za Imperium Osmańskiego osiedlali, robili politykę osiedlania tam muzułmanów, ile wlezie, żeby przedzielić Chorwatów i Serbów i spowodować, żeby nie było możliwości wywrócenia ich rządów osmańskich. No były jeszcze inne triki, tak? Na przykład były te stacje, co jakiś czas stacjonował jakiś aga ze swoimi kawalerzystami i było dwóch szpiegów w każdym miasteczku, w każdej wsi, dwóch szpiegów, żeby nie dało się obu ich rozpracować jednocześnie. Oni przychodzili do tego agi i aga uruchamiał całą procedurę zduszania rebelii, zanim ona się zaczęła. No ale o wiele łatwiej to było wszystko zrobić dzięki temu, że w bardzo konkretnym miejscu robiono celową politykę osiedlania Bośniakami. I jakkolwiek jacyś tam muzułmanie mogli się pamiętać zawsze, no to sprawa jest dosyć prosta. To są ziemie serbsko-chorwackie. I tyle. I po prostu tyle. Bośniacy przez sam fakt, że tam byli, przedzielili Chorwatów i Serbów na pół. I przez to mamy Chorwatów, katolików, którzy są takimi trochę Niemcami i Serbów takich no, Rosjan, nawet mają takich prawosławni Rosjanie, nawet mają flagę wzorowaną na rosyjskiej, podobnie jak Słowacy i Słoweńcy. Także widzimy, że udało się Turkom skłócić Jugosławian bardzo udatnie, niestety. To nie znaczy, że ja nie współczuję Bośniakom, którzy byli mordowani przez Chorwatów i Serbów, ale trzeba też zdać sobie sprawę z tego, że to Turcja tą świnię podrzuciła. Czy ta książka mierzy się w ogóle z tym problemem? Czy ona rozstrzyga coś? Nie. Nie. I hold the thought, bo będę teraz opowiadał o tej książce Medinat Israel, która to książka jest bardzo podobna pod tym względem. Też nie odpowiada na żadne pytanie i skonfrontuję ją z książką Smoleńskiego, która odpowiada na pytanie. Tak? To za chwilkę. Następny stream.